Jaka różnica, a w Indianie paliwo 3,43 dolara, a u mnie 3,97, prawie 4 dolary, nie? Tutaj o 70 prawie centów taniej. A ja jeszcze kawałek tutaj zostało ze 3,5 mili. Będę musiał zjechać na obwodnicę taką dookoła Indianapolis, żeby, bo nam ciężarówką nie można jechać przez Indianapolis, bo jest zakaz. I będę musiał objechać na 465 zjechać. No i później dojadę do 70. No i 70 mówię na Dayton. O, tutaj jest ten, ta aukcja samochodowa, nie? Po prawej. Samochody na aukcji można kupić. Ale jest ciemno i za dużo nie widzicie. Ale za to brzdęczy coś. Do Indianapolis już jest malutki rzut beretem. Także nawet jakby nie chciał, to i tak by doszedł już na pieszo. Nie wiem, czemu mi się tam ubzdurało, żeby zjeżdżać na 465. Mówię, przecież tu jest... A tą 65 można do samej 70, nie trzeba jechać przez miasto, bo tutaj przed samą... Czekaj, bo to będzie chyba zamknięty prawy pas, jak się nie mylę. O, już policja, patrz jak jedzie. 1, 2, 3 radiowozy. Już gonią, kurwa, jakiegoś bad boya. 3 radiowozy poszły. I mówię, tutaj tą 65 do samej 70 można dojechać przed centrum miasta Indianapolis. Tu się zjeżdża na 70, nie? Za niecałe 2 mile będzie zjazd i ubzdurało mi się, no bo jak się jedzie na południe całkiem, na Florydę, no to trzeba zjechać na ten zjazd 465, taki objazd dookoła, nie? A tu o, jest 70 na Dayton. Czyli witam Was przy nocnych manewrach po Indianapolis, nie? Nie mam pojęcia za dużo na temat tego miasta, ale no wiadomo. Jak jest Indiana i Indianapolis, to na pewno są bardzo złe dzielnice też. No ale to jest właśnie stolica Indiany, nie? O, i my teraz tu w lewo takim łukiem. O, i teraz to takie buczenie, co jest tak, bo to też słychać na pewno w głośniku tym, znaczy w mikrofonie, ale taki o, jak się naciśnie. Centrum zostaje już po prawej stronie. Ruszamy tu zaraz na zjazd na Dayton i pojedziemy całkiem na wschód. Później odbijemy na Ksenia. O. Widzicie, tu jest zjazd na Dayton, autostrada 70 i tu się powinno pojawić więcej ciężarówek już, nie? Bo tutaj 70 to lecą ci z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód. Później trochę jak odbijemy na tą Ksenię, to będzie taka stanowa droga, to powinno być ich mniej. Patrz na tego kura z Amazonu jak porypał. Zjeżdżaj póki masz jeszcze czas, to nie Amazon, to jakiś inny. Ale porypał trochę. US Express. Gdzie ty jedziesz? A chyba, że ty na zachód będziesz jechał, albo... Nie wiem, coś mu się chyba porąbało. Może on na zachód 70 jedzie, tak. No i dobra, Indianapolis już jest odcykane. Oj, czy jak to się fajnie jedzie, jak tak nie ma ruchu, mówię wam. No i o tym, co mówiłem, że ciężarówki się zaraz pokażą, nie? To jest taka szczałowa autostrada. Wschód-zachód, nie? Będzie ich coraz więcej jechać. Kaskadia biała. Dobra, przydałoby się zaraz pas. A na razie jeszcze
Można się katurlać tym pasem, ale nie, trzeba zjechać na prawy bardziej, bo się lewy kończy. Okej, no i mówię, za 106 mil gdzieś, 110, będziemy jechać w prawo dalej. Tak lekko ze skosa to przycinam, wiecie. Ten ma jedno światło z tyłu i wystarczy. To w Indianie wystarczy mieć pół światła. Wystarczy mieć na rejestracji chyba tego światło. O, a ja muszę w Raptorze wymienić. Jedna mi się spaliła żarówka. Znaczy to nie żarówka, to jest lampka. Z tyłu pod dużymi lampami obrysówki są takie czerwone. Dwie, z jednej, jedna z prawej, druga z lewej. Zamówiłem sobie, bo mówię, oryginalna u dealera kosztuje chyba, no już wam to mówiłem, $80 czy coś takiego. I chyba wam mówiłem o tej żarówce, że będę je wymieniał. No to nieważne. Jak się powtarzam, no to sorry, winę tusy, ale czasami człowiek nie pamięta to, co mówił wcześniej. Dobra, i co, śledzik, jedziesz powoli, ha? Trzeba będzie zaraz przeskoczyć na inny pas w takim bądź razie, jak on będzie się tak ciągnął powoli. Oj, kurczę, Ameryka, Ameryka, dla byka, Ameryka jest dla byka, oj, patrzcie, następny, to jest właśnie Indiana, w Indianie tu są różne sceny dantejskie, tu mieszka tylu bad boysów, że głowa mała. Moi drodzy, będę zmykał na razie, no bo sprawy się mają jak się mają, jedzie się całkiem super, mi się podoba. Niedługo będę musiał stanąć za jakieś godzinę, może dwie godziny, gdzieś znajdę jakiś parking i będę musiał 30 minut przerwę pyknąć, żeby móc dalej jeszcze 8 godzin jechać. No i się leci pięknie, jestem w Ohio już, teraz jeszcze mam 5 mil, będę zjeżdżał na Stanową 35, na Ksenię. Nie ma drobnicy, nie ma ciężarówek, tak jak mówiłem, że tutaj już tu już nie będzie tak ciężarówek, bo po 70 jechały, ja zjechałem z 70 na 75, teraz jadę między Stanowa 75. Wiem, że dużo wam to nie mówi, mi też to za dużo nie mówi, no ale o, jest znaczek, jest. Tak cały czas planuję, że gdzieś niedługo będę musiał zjechać, no bo trzeba tą przerwę zrobić pół godziny. Ale to fajnie się jedzie, to się nie chce zjeżdżać. No tu trzeba dzwonić, bo jest 55, bo będą construction jest. I mila za milą. W dzień to tu by była tragedia przyjechać, podejrzewam. Tu by było zatrzęsienie tych kura małych kondonów, latałyby z jednego pasa na drugi. A tak to człowiek przeleci jak błyskawica. Okej. Strady. Jeszcze kawałek. To dopiero za rzeką, nie? Przejadę rzekę. Przejadę tutaj centrum. Dayton, Ohio. Okej. Co się będzie działo? Ale jak możecie zauważyć, droga puściutka. Bardzo przyjemnie się jedzie. Światło na budynku. Żółto-fiolet.
pas jedzie na zachód. Dobra, trzeba dzwonić, bo rampa pampa i można się wykiprować, nie? Jakby za szybko wszedł. Tu już nie jeden przyrżnął, zobaczcie, na ślady zębów na kaszance, na tych murkach, te takie czarne ślady, no to już ktoś przyłożył tam. Mikrofonu. Zobaczymy, jak tu będzie wyglądał przejazd przez tą krzyżówkę. Ale to czasami nie będzie mikrofonu. A teraz tylko tak na chwilę chcę wskoczyć. Dobra, puściutko. No tu też szeroko, jak nie wiem. Ja nie wiem, czy ja kiedyś na którejś z tych ramp nie spałem, bo taka była mgła, deszcz padał, że nie szło jechać. Ja chyba zjechałem, może tutaj, może nie, gdzieś któraś z tych ramp tu po drodze. Teraz specjalnie dla Krzysia. Nie ma mikrofonu, będzie słychać wszystko. Przejazd przez most, jak antena od CB uderzy o barierki, nie? Bo wjeżdżamy do West Virginia, drodzy Państwo. Jest most, jest rzeka i jest napis Wild West. Nie, welcome to West Virginia. Cyk, jedziemy dalej. Uwaga, uwaga. Nadajemy komunikat. Jesteśmy w West Virginia. Tu już chyba się zaczynają te kurcze Apalachy, wiecie, bo już same zakręty, górki, pod górkę z górki. Rzeki jakieś, mosty. Także tutaj już będzie ten odcinek taki dosyć trudny. O, jadą ból cholery. Po lewej stronie jedzie ból choler pierwszy. Prowadzi cały peleton, a tu już zwykły. I zamyka peleton też. Nie, zwykła ciężarówka. Myślałem, że świniarz, znaczy klatka. Zwierzyniec. Powiem wam tak. Jedzie się bardzo dobrze. Sami możecie ocenić swoim gołym okiem, że droga wygląda rewelacyjnie. Jest godzina, żebym was nie skłamał, 6:00. Dokładnie po amerykańsku w wojsku się mówi 600. Czyli 6:00, nie 600, godzina 600. Rano, niedziela. State Capitol tu zaraz gdzieś będzie. No szkoda, bo jest ciemno i za bardzo nie widać, a to są takie fajne, to miasteczko jest. Zaraz będziemy przez rzekę przejeżdżać, w lewo, w prawo, skały będą już. I wam powiem szczerze, że powoli do przodu. Znaczy powoli, to tak powoli nie jest wcale, bo tutaj ja dobrze zaginam, wiecie. Smerful jest, to jest maszyna nie do wygięcia. Ja tu rozmawiałem z kolegą Krzysiem, mówię, Krzysiu, kurde, tutaj to ta maszyna, to jej nie zatrzymasz. Smerf jest dzik. Dzik jak się patrzy, on załadowany na maksa prawie, a pod góry łyka wszystkich, a zwłaszcza białe kaskadie, jak Pac-Man.
O, a tutaj w dzień to tutaj jest zatłoczno, nie? Zatłoczno a teraz przelatujemy jakby nigdy nic. Fajnie siedzi, ja lubię. Nie wiem, może niektórzy powiedzą, że w nocy to tylko policjant, kurwa, i złodziej nie śpi, nie? No bo tak można powiedzieć, mój tato zawsze tak mówił. Synu, w nocy to tylko złodziej, policjant i kurwa nie śpi. Ale ja powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o tą pracę, to mi to nie przeszkadza. Ja mogę jechać, mi się nie chce spać. A zresztą ja jestem taki, że jakby mi się chciało spać, to zjeżdżam, wyciągam wtyczkę i idę spać. O. In 1 mile, keep right to I-64 East. Okej. Mówicie, że brakuje, jak stuka na przykład na moście, jak się przejeżdża. Krzyś mówi, że jak antena o Gałązki uderza, nie słychać, a tak to było słychać wcześniej, nie? No trudno, coś za coś, moi drodzy. Nie da się wszystkiego pogodzić, nie da się wszystkiego zrobić tak, jakbyśmy chcieli, ale żeby głos był w miarę dobry, to jednak trzeba mikrofon mieć. I tyle. A ten mikrofon naprawdę działa bardzo dobrze, no bo ja cały czas tłumaczę, ja używam kamer. Dla mnie GoPro, kamery GoPro to jest. Ja zaczynałem od GoPro, nie powiem. GoPro były moje pierwsze kamery, no bo to były pierwsze sportowe kamery, które wychodziły, prawda? I one były rewelacyjne na początku. Dopiero później jak. Czekajcie, bo myślałem, że mi mikrofon odpada. Dopiero później jak oni weszli na rynek, znaczy na giełdę weszli, nie? Ze swoimi akcjami. To moim zdaniem zrobili się już tylko na sztukę. Na sztukę, żeby tylko produkować. I GoPro przegrzewają się, GoPro się zacinają, wyłączają, pęcznieją baterie. GoPro potrafi zniszczyć kartę pamięci. Dla mnie GoPro są teraz. To jest szajs. Przepraszam, ktoś może lubi, to jest jego opinia, ale według mojej opinii to jest padaczka i odpada. Ja używam kamer DJI i nie mam z tym problemu. Drony tylko DJI-a, kamery DJI-a, no i dlatego teraz DJI. I dlatego teraz ten mikrofon, jak kupiłem, to też jest DJI. Fajnie, bo w tym odbiorniku mówię, możesz wymieniać końcówki takie, żeby do iPhone'a podłączyć, do smartfona jakiegoś, do Samsunga, możesz na kabelku podłączyć do jakiegoś aparatu czy do czegoś i to działa. Baterie trzymają bardzo długo. Z tego co widzę, mikrofon, ten co mam tutaj przypięty, on fajnie, bo on ma klemę, można go przyklemować. Takim wiecie, jakby klamerkę ma w sobie, ale ma z tyłu jeszcze przy tej klamerce taki kwadratowy magnesik. Bierzemy z tyłu za koszulką magnesik, cyk, z przodu dajemy do tej klemy i trzyma jak diabli, wiecie, i równiutko stoi. O, tam jest ta wieża taka właśnie dziwna po prawej. I ten mikrofon i odbiornik bardzo długo trzyma bateria w tym. Ja to dosłownie nie muszę tego ładować co chwilę, bo jak się naładuje, to tam ja nie wiem ile to jest, ale 12 godzin nagrywania, czy coś takiego, bo oni podają. A w ogóle DJI, ta kamera, na przykład Osmo, te Osmo kamery to są i one na mrozie pracują bardzo dobrze, nic się z nimi nie dzieje, bateria trzyma bardzo dobrze, długo nagrywać można. Na słońcu, jak jest gorąco, się te kamery nie przegrzewają, mają bardzo dobrą stabilizację, mają dobre ustawienia, wiecie, rozdzielczość, także ta jest super, a do rolek i do takich wstawek uwielbiam tą 360. Mówię, na początku wielu ludzi nie lubiało tej kamery 360, ja jej za dużo nie używam, bo obrabianie filmów później z tej 360 to jest cholernie czasochłonne, ale roleczki na Instagrama zapraszam, Zaborek Tracking, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to był. No i ten. I teraz mi ten mikrofon pasuje, bo nie muszę krzyczeć, bo nieraz jak było głośno w ciężarówce, jak wiecie, jak to wszystko szumi, hałasuje, to ja naprawdę musiałem nieraz, traciłem głos.
podczas nagrywania filmu. Wiecie, ja dużo nagrywam. Klepię tą szczęką jak łapka na myszy, nie? I ten. I musiałem czasami bardzo głośno mówić, żeby to było słychać. Teraz mam ten mikrofonik, mówię sobie tak, jakbym normalnie mówił. Wy to wyraźnie słyszycie. Ja jak składam film, jestem wyraźnie z tego zadowolony. I ta jazda teraz jest dla mnie o wiele taka przyjemniejsza, bo mówię, nie muszę się starać, żebyście wy mnie usłyszeli. I nie ma tego wkurwu takiego, że jak składam ten film, jest ten przedźwięk mojego głosu, kamery, to wszystko się mieszają, te głosy. Może rzeczywiście, może fajniej to było słuchać, jak słychać tą ciężarówkę, jak to wszystko stuka i w ogóle wtedy czuć, można było się poczuć jak w ciężarówce, jakbyście jechali ze mną, nie? No ale moi drodzy, coś zawsze za coś. A ja na Bluefield jadę. Zaraz zjadę na 64 autostrady, zjadę na 77. Tu rzeka cały czas po prawej stronie ładnie idzie. Tu po lewej stronie są skały, których nie widzicie, bo ja sam ich teraz nie widzę. Ale wiem, że one są, bo już tędy jeździłem nieraz. Także do celu mam jeszcze 375 mil. Na chwilę obecną, o właśnie, zrobiłem 501 mil już dzisiaj. 501 mil. Jeszcze mam chyba 3 godziny czasu, to jakieś 210 mil, zrobię około 200 mil. Także nie będzie źle, bo zrobię 700 mil dzisiaj. Mam taki plan, zrobić 700 mil. To sobie policzcie. Niektórzy wiedzą, ile mam na za mile płacone, także to jest dobra nocka, ale nie chodzi mi o bajkę na dobranoc, tylko taką dobrą noc, że ładny pieniądz zarobiony jest. No i zasuwam, mówię, dzisiaj jeszcze zrobię pauzę, 10 godzin, później po 10 godzinach dojadę do odbiorcy. Tam gdzieś u nich przybazuje pod bramą, podejrzewam, tam chyba jest, ale dziura była. Znaczy, połączenie mostu z drogą, przeważnie trafiają się takie grzbiety, że ze siedzenia chcę wyrzucić. Dojadę do odbiorcy, tam przyparkuję. Może mi się uda 8 odkręcić, jeżeli odkręcę 8, 8 godzin, pojadę do tego, do tego klienta, który wysyła towar. Tam bym zrobił 2 godzinki, wtedy bym miał cały zegar, nie? I dalej bym dzidę odwalił na Chicago, nie? O, słyszycie to? To woła księżyc. Spójrzcie, nie widać, ja spojrzę na kamerę. Nie widać, która ja widzę cień gór. Księżyc robi taką posmugę i widzę ten cień gór, którego wy podejrzewam nie widzicie, bo jest za ciemno w kamerze. No trudno. Sorry, winetusy. Nie da się wszystkiego ogarnąć. Zaraz zaczną się chyba tunele. Tutaj będą te tunele, nie? W Virginii czy gdzieś. Bo trzeba będzie jeszcze przejechać w Virginii i później będzie South Carolina, tak? Znaczy North Carolina. Ale bardzo fajnie się jedzie. Naprawdę jestem wypoczęty. Mówię, wczoraj dzieci były, zjedliśmy dobrze, pośmialiśmy się, powygłupialiśmy się, trochę tam przy Nikusi samochodzie porobiłem. Rewelacyjnie dzień zleciał. Wieczorem zabrałem się w trasę i jadę. Taka praca, nie? Rozmawiałem teraz z kolegą też. Mariusz, kolega jest kierowcą w Polsce, jeździ po Europie. Mówi, że był gdzieś na załadunku, wyobraźcie sobie, no ale to jest transport, tak? Był na załadunku, jakieś były tak zwane po angielsku fuck-upy, czyli jakieś problemy i załadunek trwał 12 godzin w Anglii. Później był na odprawie, gdzieś tam na odprawie, czy na promie, czy on coś tam mi mówił, że tam się podaje dokumenty, wyszły jakieś problemy z dokumentami. Mówi, jeszcze kilka godzin spędził we Francji, żeby wyprostować to wszystko. Także sami widzicie, to jest transport. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Czy to będzie w Ameryce, czy to będzie w Burkina Faso, czy to będzie w Anglii, czy to będzie w Polsce. Jak trafisz na zły dzień, to tak jest. Tak jest, że
nieraz przestoisz kilkanaście godzin. Ale to i tak lepiej niż tak jak kolega z Kanady, który potrafi stać i 3 dni czekać na ładunek na przykład. To jest dopiero tragedia dla kierowcy. Stać 3 dni, 2 dni na przykład i czekać na ładunek, bo pierwszeństwo ma podwójna obsada, no. Jest okej. Okay. Transport jest fajny, wszyscy go lubimy. On wciąga jak bagna i moczary. Jak w to raz już wdepniesz, to jest tak cholernie ciężko z tego zawodu wyjść, że głowa mała. Ale może dlatego właśnie, że czasami się wrąbiemy. No mówię, Maniek wrąbał się w Anglii. Wrąbał się w Anglii, mówi, że w nocy tam objazdy są przeważnie, gdzieś tam pozamykane autostrady czy coś. Wjechał na objazd, było rondo, mówi, ani mu w prawo, ani mu w lewo nie pasowało. Pisało objazd w lewo, w prawo, mówi, pojechał prosto. No i co? I mówi, kura, Rafał, dojechałem jakieś miasteczko, było, imprezy były, kura, bary ten, to w lewo nie miałem jak tam pojechać w tym miasteczku. Mówi, pojechałem w prawo. Mówi, no ledwo się zmieściłem. No mówi, no to tyle lat jeżdżę. Mówi, ale też się wrąbałem. Też się wrąbałem, że ledwo z tego wyszedłem, nie? To czyli, czy ja tutaj się wrąbię, czy każdy... Ale umówmy się szczerze, dobra? Ale tak szczerze. Tak szczerze, kurwa, bez owijania w bawełny. Czy jest tutaj jakiś kierowca, który się nie wpierniczył w coś kiedyś? Każdy z nas się zawsze w coś wpierniczy. Robimy... My nie jedziemy po 10 km dziennie do pracy, do fabryki, odbijemy kartę i tam 10, dajmy na to, kilometrów do domu. Z powrotem po pracy. My robimy setki kilometrów, setki, tysiące kilometrów. Miesięcznie, kura, dziesiątki, kura, tysięcy kilometrów, jakby to powiedzieć. No nie ma takiej możliwości, żeby wszystko można było przewidzieć. Zawsze się znajdzie jakiś taki moment, to się będziemy spieszyć, to chwila nieuwagi, to gdzieś się zagapimy. Jebut i ja tylko powtarzam, że jeżeli wrąbiesz się, będziesz bez strat, że nie zniszczysz, nie ułamiesz słupa, nie zniszczysz znaku, nie pogniesz jakichś samochodów i nie przewrócisz czyjegoś domu, wyjdziesz z twarzą, czyli z tarczą w ręku, to jesteś prawdziwym kierowcą. Bo wrypać się, to się każdy z nas wrypał. Tylko ten, kto potrafił z tego wybrnąć, co tam za gwiazda w górach jest? Ale jaja, widzieliście to? Gwiazda tam jest. Wrąbać się jest prosto. I zdarza się każdemu, najlepszym. Tylko, żeby wyjść z tej sytuacji jak biały łabędź, rozumiecie? Nie jak jakieś, kura, brzydkie kaczątko, tylko taki biały łabędź. Wychodzisz z klasą i wtedy wiesz, że jesteś gość. Dałeś rady, wrąbałeś się, ale ogarnąłeś sytuację. Czy wycofać się, tak jak Krzysiu opowiadał, 500 metrów na wstecznym. I tu mówię, każdy z nas, jestem 100% przekonany, że każdy kierowca, i choćbym nie wiem ile czasu jeździł, zawsze się zdarzy każdemu kierowcy popełnić jakiegoś błęda. Ja wiem, gdybyśmy tak siedli ze sobą, wyjęlibyśmy fajne whisky, tak w 10, w 15 osób, tam u mnie w garażu, rozłożylibyśmy krzesełka i zaczęlibyśmy sobie tak opowiadać, to każdy z was miałby coś do opowiedzenia, jakąś fajną historię. To by było dopiero co, tak usłyszeć od innych kierowców, że na przykład ja to się wrąbałem, wjechałem, a tam droga się skończyła asfaltowa i błoto było, czy się zakopałem, czy na przykład, nie wiem, wjechałem w ulicę bez wyjazdu, musiałem się wycofywać delikatnie, ale nic nie zniszczyłem. I wiecie, no to by były fajne historie do posłuchania. A tym bardziej spotkać się taką grupą gdzieś tam na dzikim zachodzie, przy górach, rozpalić sobie ognisko i wtedy zacząć opowiadać. Matko kochana, jeszcze w dodatku troszeczkę whisky, co? Ale to by były historie nie z tej ziemi. Ładuję gostek na długich, aż cholera miło. Jaki dzban, i to ciężarówką jedzie, widzicie, to ciężarówką jedzie, o. Teraz dopiero wyłączył. Kaskadia, biała Kaskadia pieruńska. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi kierowcami. Bardzo dużo jeździ na długich światłach i ich nie wyłącza.
Plus jeszcze te ich halogenki. Nie ma mgły. Po co oni te wszystkie halogeny włączają? Bardzo często są te halogeny niehomogenizowane. Bez homologacji. One są nielegalne. To są do offroadu. Zakładają je i na tych światłach jadą. Mówię, no. Jedzie się do przodu cały czas. Jak widzicie, ciężarówki też od czasu do czasu jadą. South Carolina czeka. Jedziemy do South Caroliny. Dzisiaj tam zajedziemy gdzieś jeszcze troszkę dalej. Jeszcze te 200 mil ukręcimy. Będzie dziesiątka i później pod drzwi do odbiorcy. A temperatura, wam powiem, że nie jest wcale taka ciekawa, bo jest tylko 28 stopni Fahrenheita, to jest ile? Minus 4? Minus 5? Ja mam towar lodów, chłodnia u mnie chodzi na 60 stopni Fahrenheita, to jest 15 Celsjusza, czy coś takiego? O, gdzieś jest oprawca. Czekajcie, zobaczymy go, kostka, gdzie on będzie. To jeszcze jest bardzo daleko. Sygnał, taki sygnał powolny. O. Widzisz? Patrz. Gdzieś on tu się czai. Czajnikowy tak zwany. Wy to słyszycie. Mikrofon, ja widzę, że mikrofon to odłapuje. O, gdzieś zniknął mi. On mógł jechać po drugiej stronie rzeki gdzieś. Bo to nie jest powiedziane, że on jest gdzieś przede mną czy za mną. On może gdzieś być w bocznej drodze. No, zaniknął sygnał. Czyli on gdzieś był tam po drugiej stronie rzeki, przy tych domkach. Chyba, że go jeszcze złapię zaraz. Bo to był daleki sygnał. Kurczę, jaka tu góra po prawej stronie. Jest szkoda, że wy tego nie widzicie. Ja widzę ten cień tej góry. Dobra, zasuwam dalej, moi drodzy. Zaraz się będzie rozjaśnić. Obiecuję wam to, że na 100% za niedługo wstanie cień. Włączam sobie filmik Alana Springsa i mówi: wjeżdżamy do West Virginia. Z każdą właśnie minutą. Wyprzedziłbym tych ludzi, ale jedzie chyba straż pożarna, nie chcę zabierać lewego pasa. O, kurde, mówię, no ludzie, z każdym kilometrem czekam tylko, jak to wszystko stanie. Za każdym kilometrem czekam. No już dobra, już jest jackknife. Aha, nie, dobra, kostek jedzie po prawej, tak? Damy radę, wyprzedzimy go. Chociaż tutaj w tych Virginiach, w tym jest burzyście, ale damy radę, smerfu, nie? Nie pękamy, idziemy na ostro. Jest ciężko, no jest ciężko i jest burzyście. Przerzucimy jeszcze bieg niżej. Ale on już całkiem spuchł. Dobra, wracamy na prawy. Połknęliśmy go, jak to się mówi, jak szczupak płotkę. I wspinamy się. A jak się wspinamy, to zaraz będziemy się wypinać w dół. I taka to jest sytuacja. O, uszy mi się zatkały. Czasami mówię, nie będzie mikrofonu, więc możecie sobie posłuchać, jak pracuje silnik. Dla tych, którzy lubią słuchać dieselka podczas ostrej pracy. O kurczę, Kaskadia została grubo z tyłu. O, już sam przerzucił. On się rozpędza, ale ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu jest naprawdę ostro pod górę. O, tu będzie serwis Plaza. Tylko jest otwarty diesel, do samochodów benzyny nie ma. To jest Travel Plaza, Service Plaza są na
innych autostradach. I no, się boję pod tą górę, jak... No, już się wrzucił 11 sam. 1300 obrotów, a on się rozpędza. No i teraz będzie z góry, nie? Teraz będzie z góry. Dzień wstaje. Mówiłem wam, że to jest nieuniknione, że dzień będzie wstawał. Tutaj jak się jedzie na wschód, to jest bardzo dużo płatnych autostrad, wiecie? Tutaj na przykład samochody, $4.25, to ja nie wiem, ciężarówka będzie z 10 dolarów? Nic nie poradzisz, ale jadą. Trzeba tutaj będzie zwalniać, tutaj będzie przelotować, czy trzeba przejeżdżać przez bramki, zaraz zobaczymy, nie pamiętam teraz, ale chyba trzeba zwalniać, tak. Trzeba będzie przejechać przez bramki, bo jest duże ograniczenie prędkości. Oczywiście są bramki, nie? My na Easy Pass, czyli na ten tutaj. Easy Pass only. Ten śledzik nie wie, co ma robić. On pojechał na zapłacenie gotówką, bo tam w okienku pani siedzi, dobra. I co mamy? Keep moving, easy pass paid. I zapłacone z automatu, nie? Bardzo ładny dzień się zapowiada. Wygląda na to, że dzisiaj będzie adult store po prawej. Nie, że dzisiaj może być latane dronem. O, tu macie Gentleman's Club pod spodem. Pani z cycami zaprasza. Exit 9, zjazd 9. Można jechać sobie cycy oglądać. A jak? Tutaj gołe panie wyciągają mamonę od zgłodniałych mężczyzn. A nazywają ich Gentleman's Club. Klub dla dżentelmenów, nie? I takie kluby są potrzebne. Niektórzy ludzie są brzydcy, niektórzy ludzie są wstydliwi, a niektórzy ludzie po prostu są znudzeni i chcą zobaczyć coś nowego. Więc zajeżdżają do takiego klubu i patrzą, jak panie tańczą. Można sobie wziąć prywatny taniec, i pani wtedy tyłeczkiem wygina tylko dla ciebie. To tylko tak dla ścisłości. Oj, a jak? Stoi troków, kura. Stoi ze... Ile? Ze 20 ciężarówek stoi tam. Ha! Dżentelmeni w ciężarówkach. Da się, nie? Niektórzy są wygłodniali, niektórzy nie mają żon, niektórzy nie mają dziewczyn, narzeczonych. No to takie kluby to dla nich coś jest fajnego. Przepiękne są te góry tam w oddali, tak zwłaszcza. To jakby gdzieś tak się udał w bok tych gór, to widok jest jak na filmie Ostatni Mohikanin na te góry, tak właśnie. Co tam ostatnia scena się odbywała. Wiecie, ta walka, co ojciec tym takim, kura, who knows, co to było, połamał temu ramię, później rękę w łokciu i go w brzucha cyknął tym kolcem, nie? Ten widok właśnie na te góry, takie zamglone lekko, no bo ten film był nagrywany w North Carolinie, no właśnie, o tak. Ostatni Mohikanin był w North Carolinie nagrywany, a ja tam jadę. Zostało mi jeszcze 300 mil. To do North Caroliny będzie ile? 200? Do granicy?
Okej. Jedzie Prime. Prime jest słaby zawodnik, więc Prime'a trzeba będzie zaatakować. Spójrzcie, jakie piękne góry, wow. Tu niezły spadek jest w dół. Śliczne, co? A tyle się człowiek wspinał, no to teraz musi zjechać w dół z tych gór. Dobra, przyhamujemy troszkę. 5 stopni pochylenie. Za chwilę będzie, tu jest ostrzeżenie, ostry zakręt w lewo. Wiecie, jak za szybko byś przypałował, to możesz się wykolibrować na prawy bok, nie? Skręcając w lewo. Przerzucimy już, czemu bieg niżej, żeby sam zwalniał, żeby nie palić hamulców, bo to ciężar pcha w dół. Tego pani nie zatrzymasz tak łatwo. Wow, jaka piękna dolina, co? Apalachy, Apalachy, moi drodzy. Śliczny widok. Aż wam zazdroszczę, że możecie takie widoki oglądać. Aż wam zazdroszczę. Oj, oj, oj. Szczęściarzy z was? Jak mało kto. Zobaczmy teraz, co się kryje za zakrętem. Mówię, tu jest 70 mil na godzinę prędkość, nie? No ale czasami nie da się jechać 70, no bo jest pod górkę, a później jest ostro w dół i strach się rozpędzać za bardzo. O, śliczny poranek, śliczny. Bardzo chłodny, 27 stopni Fahrenheita tylko pokazuje. No ale jest urok. I waga, cyk, stanowa waga za chwilę, czyli skończy się West Virginia i co to będzie, Virginia następna? Prawdopodobnie, tak? Zaraz się okaże. Czy waga otwarta, czy waga zamknięta? Jak myślicie? Ja uważam, że zamknięta, bo w niedzielę rano każdy leczy kaca, a pan wagowy jest człowiekiem zwykłym, który ma prawo chorować w niedzielę rano. Czyli wagi nie otwiera. To już była ta waga? Nie. Chyba była, nie wiem. Tu jest rest area. Okej, to czyli waga już była, ale nie było. Była chyba taka przejazdowa może, nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. Pan Decker tutaj ładnie zasuwa. Panie Decker. Nadciągam, tylko że tu mnie śledzik blokuje, 69, panie śledzik, panie biały śledzik, tu jest 70, czemu pan jedzie powoli lewym pasem? Okej. Bluestone River, what the heck, jak tu wysoko w dół, ja pitole! Moja Beatka już by nie mogła patrzeć. Wow, ale wysoko w dół było. Dobra, Deckera odfajkować. Chociaż te Peterbilty też. Ładnie. Cześć powiedział pan. Tutaj, o, tu budują, kurczę, zobaczcie. Exona będzie chyba jakiś trackstapik. Będzie trackstapik. Dziękuję, o. I to się nazywa kierowca, nawet jak już jest jasno, to i tak światełka przygasił, nie mrugnął długimi, tylko przygasił światła w tym Peterbilcie. Bardzo, bardzo profesjonalnie, wiecie?
Okej, okay, race truck. O kurde. Tutaj będą wyścigi ciężarówek. Nie no, tor wyścigowy gdzieś jest. Patrzcie, jakie skarpiska, co? Kurde, ale skarpy. Vista, vista, oczywista. Pan Vista też idzie do odfajkowania. A czemu ty hamujesz? Czemu ty hamujesz, śledziu? Jakiś niepewny ten kierowca w tym białym Suburbanie. Ja teraz mam 62 mile na godzinę tylko, tu jest 70. Spadam na prawy, bo lewym zapiszę jakiś śledzik i to ostro. Znaczy nie tak ostro, tak sobie, nie? Ale daje. No, zwolnił coś. No i kurczę, proszę bardzo. Lewy pas, nie ma ciężarówek. Będzie znowuż wspinanie się pod górę, ponieważ jest pas dla ciężarówek, prawy. Slower traffic, keep right. No i dobra, my przyjmujemy prawego pasa. Można sobie dać tempomat, żeby nóżka troszkę odpoczęła. Pa, jakie grube choiny, ty. Wow, ole, soczyste takie. Juicy. Juicy choiny. No i ptaszki się pokazują. Ech. Co tu będzie? Nie było tak daleko, znaczy tak wysoko. Już się kończy prawy pas. Czyli zaraz znowu będzie zjazd w dół lekki chyba. A może już wypłaszczenia się zaczną? O, za 23 mile serduszko jest po prawej, będzie. Fajnie siedzi, mówię wam, naprawdę fajnie siedzi. Już na chwilę obecną 590 mil mam przejechanych. Jeszcze mam 2 godziny czasu jazdy. 2 godziny przy prędkości 70, no to jest około 140 mil jeszcze można ukręcić. Ty, to by było 720, 730, no ale ja nie mogę liczyć tak, wiecie, do ostatniej kropki, bo tam nie znajdę, do ostatniej minuty nie znajdę tak, żeby był parking do ostatniej minuty, nie? Będę musiał troszkę wcześniej zjechać, te 20 minut chyba wychodzi mi wcześniej. Ale mówię, 700 mil, bardzo dobry wynik. Jestem z tego zadowolony. We'll be right back.
Cóż, ja powoli muszę zacząć się rozglądać za jakimś parkingiem. Kurczę, przejadę. Tutaj trochę po tych górach wolno się jechało. A będzie blisko 700 mil dzisiaj przejechanych. Jakieś 690. No ale muszę się zacząć rozglądać, bo mi zostało 45 minut z jazdy. High Wind Advisor. Kurczę, co jest dziś? Duży wiatr ma być? Skąd? Jak tu nic nie wieje. Co oni tu takie napisy dają na tej tablicy świetlnej? No tu będzie w dół ostro, nie? Skoro jest escape ramp, czyli rampa ucieczkowa, taka do wyhamowania, to będzie dzida w dół. No tak, ale jakby nie patrzeć, cały czas pod górę jechaliśmy teraz, no to trzeba będzie tu zjechać w dół. Więc powoli się będę rozglądał, żeby gdzieś wyciągnąć wtyczkę w jakimś miejscu. No to tutaj jest, widzisz, na wprost, zobacz. Jakbyś spalił hamulce albo coś by się stało, to tniesz prosto przed siebie, w ten piach. To jest taki mięciutki żwirek z takimi skarbkami. Tutaj były takie muldy. Wyhamuje cię na 100%. Nie wiadomo, czy tam sobie coś nie zniszczysz z przodu, nie? No ale przynajmniej cię wyhamuje, że nie będziesz na pełnej torpedzie szedł tu w dół z góry. A tutaj zobaczcie, jest w dół kawał. Tu jest kawał drogi, kawał góry w dół. To nie są jakieś tam jaja, że sobie możesz pozwolić na ostrą jazdę bez trzymanki. Tu trzeba trzymać prędkość, bo wiecie, ciężarówka napchana do pełna, to ona szybko się rozpędza w dół. O panie, to leci jak torpedo, jak ta rakieta, co nad Polską przyleciała, znowuż ruska. 35 sekund i masz taką prędkość, że tego pani już tak nie zatrzymasz. A tu jest tylko 65. Więc więcej jak 68, to nawet nie ma co lecieć, bo gdzieś za jakąś górką będzie złoczyńca się czaił, łupieżca jeden i można polegnąć. Następna rampa jest, widzicie? Tutaj wtedy uciekasz tu w prawo. Cyk i dzida w tą trawkę świeżą. I telemarkiem tam lądujesz. Ale w tym Volvo te hamulce silnikowe trzymają, te engine brakes. Jake brakes, tak? Jake brakes. Trzymają, jak się patrzy. Co oni z tym wiatrem? High profile blow over hazard. Wydaje, że samochody o wysokim gabarycie, jak są wysoko, to mogą... Ty, ale dmucha coś. Rzeczywiście, zaczyna coś dmuchać. Może rzeczywiście z tej strony gór będzie dmuchało. Ale cały czas w dół idziemy ostro. Nie ma żartów, trzeba uważać z prędkością. Raz, dwa, trzy. Już jest 65 na liczniczku. Będzie dobry dzień, bo skały się pocą. Już patrz, następna rampa ucieczkowa będzie za chwilę. Ładny teren, co? Bardzo ładny. Pięknie wygląda tutaj wiosną, jak się jedzie. To wszystko się tak zazieleni na żywo, tak wiecie, tak mocno, silno, że widać, że ta przyroda ruszy z kopyta wtedy. Tutaj pięknie to wygląda. No i znowu mam 69 i raz, dwa, trzy i już jest 65. Ty, może tu serduszko będzie niedaleko. Kurczę, może bym zjechał na serduszko, se stanąć na normalnym truckstopie. Ja opatrzyłem taki troszeczkę dalej, tam pisze, że 10 miejsc jest parkingowych, ale może na serduszko? Nie, zajadę tam dalej. O, jest rampka, jest. No jest i North Carolina, nie?
jednak nie zjechałem na to serduszko, chcę kawałek dalej podciągnąć. Podciągnę na ten trackstop, co mówiłem, a jak nie, to kawałek dalej następne będą jakieś trackstopy. No dobra, zaraz się okaże, tutaj jest taki duży trackstop, tam jest 10 miejsc parkingowych. Zobaczymy. Jeżeli będzie miejsce, bo ja mam tylko 20 chyba parę minut, już mi tylko zostało. A tu już taka, wiecie, North Carolina, ładne powietrze. W tle ładna góra. Będzie zjazd na drogę 268, nie? Jeszcze chyba 2 mile. Circle K. Stacja się nazywa, paliw. Mówię, może tak być, że nie będzie miejsca, bo lokalni kierowcy zaparkowali sobie na weekend, nie? Ale komu nie zaszkodzi zajechać i zobaczyć. Jeszcze kawałeczek, zaczekajcie chwilę, zobaczymy, co się wydarzy i jak się wydarzy. Kamera, taką będziesz lepiej. Już chyba nawet tablica jest oznaczeniowa na ten zjazd. Tak. Exit 134 to będzie, tak, na 100%. Czyli tutaj. No tak. Exit now. Nawet wagę mają, kotka. O, tu jest Speedway, jest jakaś inna stacja jeszcze. Także na pewno gdzieś znajdę miejsce, żeby zacumować. Okej. Zjedziemy, zobaczymy. Tak razem, wspólnie. Ta stacja, na którą ja planuję, to ona gdzieś tu jest po prawej stronie, nie? Jest i Wendy's. Czekajcie na tablicach, gdzie pisze, gdzie jest to Circle K. Tak, to jest tu, po prawej. Ty, no nie ma miejsc, kurna, stoi pełno jakichś bażantów. W większości lokalnych. No, zaraz się okaże. Przecyrkluję tutaj, może akurat jedna. Chyba coś tam jest koło białego. Zaraz się okaże. Nie no, powinno być jakieś miejsce, nie? Chociaż jedno. No jest, chyba tutaj. Ty patrz, no jedno mi... Kurna, guzik! Stoi, kura. Bobtail pieprzony stoi. Tutaj se zdrapował na czepę. Oj, masakra jakaś, kura. Zdrapował se na czepę i tyle. Sami lokalni stoją, wszystko po... Te ciężarówki na pewno nie są ten... Nie są, a... Nie ma nikogo w tych ciężarówkach, na 100%. Tutaj hatshot stoi. No ja za hatshotem se stanę i tyle. No i już. Dobra, jest. Sleeper bird. I save. Okej. Widzimy się później.